Jak wbiłem tytuł na El Primo? Pełna historia i zobaczycie challenge, bo wbiłem to lewą ręką. Zacząłem, gdy brakowało mi jakieś 50 winów. I jakby grałem. Niestety nie wyświetla się więcej, ale zacząłem spadać i to po prostu strasznie mocno. Czasem jakby trafiła się jakaś tam wygrana, ale tak jakby to cały czas prawie spadałem. Oczywiście widzowie wszystko było puszowane solo, ale no to się zmieni widzowie za jakiś czas, bo po prostu zacząłem grać losowe tryby, bo po prostu cały czas po prostu przegrywałem, a więc stwierdziłem, że może jakieś losowe tryby będę wygrywał. Ale nie pomagało to i po prostu było podobnie do solo, a na 5v5 to było jeszcze gorzej, a więc po prostu zostałam przy tym solo, gdzie spadłem do 638 pucharków. Teraz mam 653, ale jak zaczynam, to ja miałem tutaj 750 pucharków, nie? Nie wiem, ile jeszcze dokładnie mi winów zostało. Wydaje mi się, że jest dokładnie 13 winów mi zostało. Nie jest to jakoś sporo, ale naprawdę będzie to po prostu ciężko wbić. Dobrze, widzowie, wczytuję nas. Jest ciężko, już nie wiem, ile godzin gram, żeby wbić ten tytuł na El Primo, ale jest po prostu ciężko. Aktualnie puszuję solo, bo nie wiem, trójki, piątki, nic się nie da grać. A nie wiem, solo najbardziej chyba mi siada. Głównie kampie, bo jakby nie mam co robić. W sensie nie. Jezu, Larry Dowry znowu, widzowie, czekam na ich nerfa. I nie wiem, w sumie tyle. Sobie po prostu jakoś gram i czasem mi siądzie winek. I w sumie tak sobie grałem, nie? To było po jakieś 4 godzinach. Bo wcześniej to już... Nie, dobra. Nie no. Siódme miejsce. Tak, Toxic oczywiście Community. No co, na 700 sportem się wbiłem, jest to jakiś plus, ale 3 winy, a ja już tyle porażek, nie? To jest żart po prostu, ta gra. Widzowie, wiem, że tutaj na solo za dużo nie robię, ale oficjalnie zaczynam challenge lewa ręka. 3 winy muszę zrobić lewą ręką, jakby to będzie naprawdę dobre. Czajcie na przykład, jak jakiś spike do mnie podejdzie, ja będę musiał lewą ręką go porobić. Okej, widzowie, już strefa mnie goni. Dobra. Na razie żadna trudność tą lewą ręką grać. Oj. Niedobra. Nie. Ja się za bardzo stresuję, widzowie. Ja jestem taki podekscytowany przed wbiciem tego tytułu. Nie. Dobra. Nie. Widzowie, 2 winy. Nie wiem, jak ja to zrobię. Jeśli to zrobię, widzowie, to nie wiem. Na razie jestem koło 700, więc jakoś bardzo to nie spadłem na ten El Primo. Gram trójki, cały czas widzowie jest challenge lewa ręka. No jakby solo to nie było za ciekawe, więc prawdopodobnie... No Larry Lowry, serio? Solo nie było zbyt ciekawe, więc prawdopodobnie nie widzieliście tego, a jak widzieliście to współczuję, ale... Dobra. Nie, ale... No czemu ja sobie w ogóle wymyśliłem challenge wbicia tytułu lewą ręką, no... Rozumiem, widzowie, że 1500 subskrypcji i trzeba jakiś mocny specjal, ale serio, takie coś. Ja dosłownie nic nie mogę robić tą lewą ręką. Dobra, to można obić. Nie, on da do tego braciszka swojego, nie? Jezu, ja nic nie mogę robić kompletnie. No widzicie, jak ja gram dobrze normalnie? Nie, dobra. O... Jak coś, to widzowie, moim zdaniem... O, no już nam strzeli gola. Moim zdaniem najlepiej ruszać się małym palcem, a kciukiem atakować. To jest moja taktyka na granie lewą ręką, ale no... Nie. Widzowie, zobaczymy, czy lewą ręką mi został trochę skilla. Patrzcie. Pum. Piłeczka. Pum. Dobra, nie no, lewą ręką. Pięknie, widzowie, pięknie. Dogryweczka, widzowie. Nie mogę, ja tego nigdy nie wbiję, widzowie. Ile ja już tu siedzę? Nie. O. Przyrzekam, że ja tego nie wbiję, nie? Przyrzekam. Jak sami widzicie, spadłem o jakieś 40 puch i jestem aktualnie na poziomie 660, ale dosłownie jeden win, nie? Zobaczymy, czy mi się uda to wbić.
Oby jak najszybciej, po prostu zobaczymy i co, lecę. To jest... Nie wiem, po prostu nie mogłem. Wtedy już stwierdziłem, że może nawet tego nie wbiję, że zacznę grać normalnie prawą ręką, że zrezygnuję, że w ogóle nie będę wbijał tego tytułu, ale finalnie zacząłem po prostu mieć jakąś nadzieję. Kolejna gierka była nawet ciekawa i dosłownie tak blisko brakowało nam do wina, ale niestety w sumie to sami zobaczcie. Ej, dobra, będzie dogrywka. Strzelamy im, widzowie, nie ma opcji. Minutę mamy. Remis, nie? Musimy im strzelić, to będę miał zaraz tytuł, muszę mieć. Wkurza mnie, powinienem zrezygnować z tego lewą ręką, nie? Ale no jednak te 1500 subów to jest duża liczba i rzadko robię specjalne, rzadko robię jakieś challenge'a, więc myślę, że po prostu tak dokończę to. I mi jest trochę żal tych ludzi, jak ja gram lewą ręką. Dobrze, 30 sekund. Dobrze, przynajmniej nie straciliśmy gola. Jest jeszcze szansa. 23, 22. Nie, ej, jak? Na 5x5 jest remis chyba. Jak będzie remis? Nie ma opcji, widzowie. My im strzelimy. Nie. Będzie remis. No, tak blisko i remis, nie? To jest jakiś żart. Chyba z remis jest 0. No, 650, nie? 750 na 650. Nie, no ja gram solo, nie? Jak ja tego solo nie wygram, nie wbiję tego tytułu na tym solo, to ja po prostu przestaję grać lewą ręką i to wbijam normalnie, bo to jest żart jakiś po prostu. Cały czas tylko, nie wiem, przegrane lecą, no. Nie mogę. Dobra. Jakby pozbierałam kuby. Nie było źle. Pobawiłem się gadżetem i... Dobra. Nie. Jak tam coś jest. Tam się coś kampi na 100%. Nie. Nie, no coś mnie zaraz spacnie. Nie. 8 postaci. 4 muszą wginąć. Top 4 muszę zrobić. Boże. Nie. To mi podjadą z dwóch stron. Tak, ten bot. Tak. Kto wymyślił w ogóle, żeby on w krzakach szukał, no? O, najgorzej. Dobra. Jest jeszcze jakaś szansa? 7. Nawet mnie to nie trafiło. Ej, jest szansa. Top 5. Top 4. Ej, mały tytuł. Nie, lewą ręką tytuł. Widzowie, nie wiem, jak się umówimy. Mam pomysł, żeby wbić lewą ręką tytuł lewą ręką, ale to było za mocne. Dobra. Jest top 3, dobra. Zrobimy wina, widzowie. Honor trzeba mieć. Zrobimy tutaj wina na solo, żeby nie było. Lewą ręką wina. Patrzcie. To jest, widzowie, to... Spadliśmy o prawie 100 pucharków, ale mamy tytuł, nie? I to się po prostu liczy. Mój pierwszy tytuł. What? Ale to pięknie wygląda, widzowie. Nowy tytuł gracza El Luchador. Po prostu przepiękne. Oczywiście go sobie ustawiamy, ale to też dobrze wygląda, jak jest skończone. Gold 3. Nigdy nie miałam tytułu. Mamy tytuł El Luchador. What? Ej, nie, no to wygląda za mocno. Po prostu piszemy jeszcze na klubie. Dobra, jeszcze wyślę tą powtóreczkę, choć nigdy nie wysyłam, widzowie, to wyślę tą powtórkę. No i co ja mam do powiedzenia, widzowie? Dzięki za 1500 subskrypcji. Za niedługo będę miał wspieranie. No co, nie wiem. Spoko, ja sobie robię przerwę i... Jak wy to oglądacie, to już pewnie wróciłem z wyjazdu, ale no, będzie fajny odcinek Brawl Stars, gdzie wróciłem po tygodniu. Zobaczymy, czy będzie.